Cześć! Witaj się! Cześć! Witaj się! Witamy Was serdecznie z pięknej Lizbony. W sumie muszę mówić troszeczkę ciszej, dlatego że tam za nami jest plan filmowy. Nie wiemy, czy jakiegoś filmu popularnego, czy serialu. My Was zapraszamy. To dlaczego serdecznie. Ja w nim nie gram? Grasz w nim, będziemy jako tło przez przypadek. Dobrze. Także zapraszamy Was serdecznie, żebyście z nami pozwiedzali troszeczkę Lizbonę. Ja się zakochałam od pierwszego wejrzenia. A ja bym chciał, żebyście mnie wspalili w mojej ciężkiej pracy, ponieważ ja tu przyjechałem do pracy. A warunki są sprzyjające ku temu, żeby nic nie robić. Ja natomiast przyjechałam na urlop i do pracy nad kręceniem vloga. Słuchajcie, co ja jeszcze chciałam dodać? Że tu jest bardzo ładnie. To jest przecudnie, naprawdę. Także mamy nadzieję, że Wam też Lizbona naszym okiem się podoba. Tak, jak najbardziej. Ja tu, wiesz, muszę kontrolować, bo tutaj już tu się coś dzieje. Przyjechaliśmy do Belem, to jest dzielnica, w której jest ten słynny most w Lizbonie i na razie jeszcze będziemy sobie troszeczkę chodzić po tutejszych uliczkach, ale docelowo chcemy zobaczyć most o zachodzie słońca. Przypomina trochę most w San Francisco, jak myślicie? Mam rację? Właściwie ten pan bardziej skończył swoje zlecenie fotografii zachodu słońca na moście Golden Gate w wersji Lizbona. Chciałem powiedzieć na moście Karola. Tyle tych mostów ostatnio. I okazało się, że przyjechaliśmy do Lizbony w takim czasie. O, chodźmy do światła. Okazało się, że przyjechaliśmy do Lizbony w takim czasie, że
Dobra, co się tu dzieje? To jest rewelacja. Ja w ogóle mam koszulkę surfera. Jest tutaj jutro chyba, chociaż nie wiem czemu dzień wcześniej. Znaczy nie wiem czemu, no wiem czemu, bo po prostu wszędzie może być inaczej. Ale prawdopodobnie jest to jutro Boże Ciało, a dzisiaj jest z tej okazji, że jutro mają wolne jakaś ogromna fiesta. A skąd ty wiesz, że jest Boże Ciało? Po co jest Boże Ciało, to tak przypuszczam, że skoro tu nam mówili, że to jakieś katolickie święto, to pewnie to samo. Zielone świątki. Dotarłam do dzielnicy Wajsza, czyli do bardzo ładnego centrum ścisłego, jednej z najstarszych części Lizbony. I tutaj charakterystyczne jest to, że jest to dzielnica na planie rozsypanych do siebie uliczek. Zastanawiałam się, gdzie jest taka część najbardziej luksusowa, zakupowa i okazuje się, że to jest Wajsza. I wybaczcie mi, jeśli wymówię to źle, Kiado albo Czado. Wam, że przykre strasznie jest to, że takie ładne miasto z tak zabytkowymi budynkami jest tak, jak tam widzicie w tle, zdewastowane i po prostu wszędzie, gdzie się nie wejdzie do jakiejś ładnej, wąskiej uliczki, to trudno to nazwać graffiti. Graffiti to mogłoby wyglądać nawet ładnie, to są po prostu jakieś straszne, szmatławe bazgroły. No może jeszcze ten Garfield tutaj z tego wszystkiego jest najładniejszy. Wam, że w międzyczasie, jak tak sobie zwiedzamy, to też dla Mariusza przygotowujemy bazę zdjęć, lokalizacji do zdjęć ślubnych, więc jeśli ktoś z Was chciałby zatrudnić go jako ślubnego fotografa, to w celu polecenia do Lizbony na planer ślubny, ale nie tylko, to oczywiście polecam, bo będziemy świetnie przygotowani. Trochę się tu trzeba powspinać po schodkach, ale polecam Miradora de Grasa. Jest bardzo piękny widok i na most, i na zamek, i na całą starą część Lizbony. Mariusz odkrył przed chwilą, że tutaj przy gościołach sprzedają piwo. Nieźle, co? Pod kościoła Santa Luzia, też przepięknie, wystarczy tutaj piechotą, dosłownie kilkaset metrów zejść sobie w dół z zamku, więc polecam koniecznie też tutaj przyjść. Teraz kolejną część historii pod tytułem Janusza Podróży.
Jak to się okazało, że dzisiaj nie wszystkie pociągi jeżdżą, bo jest święto. Więc zamiast na cmentarz z pięknymi widokami, na które wybierzemy się, mamy nadzieję, jutro, zapraszamy Was. Za tydzień. Jakie było pytanie? Zapraszamy Was. Gdzie jesteśmy? W Lizbonie. A jakie to są tutaj budynki dookoła nas? No, powiem szczerze, bardzo interesujące, charakteryzujące się budową zrobioną z kamieni. Szybciutko biegiem dzisiaj. Mariusz jechał bardzo wcześnie rano robić różne zdjęcia i teraz jeszcze trochę odsypia przed naszym wyjazdem z Lizbony, a ja na ostatnią chwilę pędzę na tramwaj 28 i mam nadzieję, że zobaczę cmentarz, który polecaliście nam obejrzeć. Nie wiem, skąd mi się wzięło to zamiłowanie do chodzenia po cmentarzach, ale warto tutaj, jeśli właśnie lubicie takie klimaty, jeśli podobał Wam się cmentarz, na przykład Père Lachaise we Francji, w Paryżu, to koniecznie w Lizbonie również odwiedźcie to miejsce. Dobrze, masz i teraz ty prowadź i ty mów. Ja prowadzę i się skupiam na jeździe, ty jesteś vlogerem. A dobra, no właśnie, dzisiaj książę Mario jest, nie dzisiaj, przez najbliższe 7 dni będę wożony. No cóż, taką mam robotę. No a teraz to co, trzeba powiedzieć, żegnamy się na 6 dni z Lizboną, jedziemy odkrywać ten kraj poza stolicę tego pięknego kraju. Ten kraj poza stolicą tego kraju? Nie, fatalnie, nie. Dobrze jest, dobrze jest. Dziękujemy Wam pięknie za to, że zwiedzaliście razem z nami Lizbonę. Tak. Mariusz, zaprosić jeszcze na nasze blogi. Zapraszam na Twój blog. Na Twój vlog czy blog? Na dorota.in oraz na oderwany.com, bo pewnie jakieś timelapsy tam wrzucisz, prawda? No, dużo rzeczy tam rzucę. Poza tym możecie nas śledzić też na Instagramie. Macie wszystkie linki w opisie do tego filmu na YouTubie. Jeśli Wam się podobał, to będziemy wdzięczni za co? Za lajkowanie, udostępnianie i przemiłe komentarze. Dokładnie. A pewnie tego nie widać, ale mi z wrażenia parują okulary. Moi drodzy, także możecie zasubskrybować też nasze kanały, możecie też nacisnąć ikonki dzwoneczków, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Dziękujemy Wam pięknie. Przepraszam, że nie patrzę w kamerę, ale sami rozumiecie, bezpieczeństwo ponad wszystko. Ty, a gdzie są te dzwoneczki? Przy ikonce subskrypcji się pojawiają. Ale gdzie, na YouTubie? Na YouTubie, tak. A bo ja też mam konto na YouTubie. Masz, nie wiem czy chcesz tam, żeby Cię subskrybowano, ale jak chcesz, to wiesz, proszę, ja będzie Ci dane. Nie, to ja zapraszam na Instagram, na oderwany Instagram. Chociaż nie, timelapsy wrzucam na YouTube, na YouTube'a. No to podlinkujemy co trzeba, moi drodzy. To tymczasem. I śledźcie naszą dalszą podróż po Portugalii. Buziaki, pa! Pa!